Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szweger, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a my dziś Państwu opowiemy o tym, za co nie pozwał nas Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński na początku 2021 roku wystosował w stosunku do mnie ultimatum. Że mam skasować swój wpis o tym, że jest gejem i doskonale znana jest mu gejowska społeczność dworca centralnego. Dworzec centralny w czasach PRL-u był jednym z dwóch miejsc w Warszawie, w których geje szukali partnerów. No i w tym kontekście to nie było przecież aplikacji, nie było lokali, i to były takie miejsca, w których po prostu samotni mężczyźni głównie. To jest ciekawe, bo w tych, w tych materiałach o kulturach nie mówi się o tym, gdzie szukały parterek kobiety, ale koncentracja tych jak nawet literatury była na facetach. Dygresja. I no, oczywiście odrzuciłem to ultibatu. Nagrałem w odpowiedzi w marcu YouTube'a, podkreślając, że Kaczyński, próbując mnie zastraszyć, Jednocześnie łączy to z kampanią nienawiści, pogardy wobec osób LGBT, czego nie powinien robić, ponieważ sam jest członkiem tej społeczności. Natomiast no, ten proces dla Jarosława Kaczyńskiego już w pierwszej instancji skończył się, można powiedzieć, nie najlepiej. To znaczy, otrzymał na razie przeprosiny tylko i wyłącznie za naruszenie prywatności. Ze wspomnieniem co prawda, że to były niepotwierdzone informacje, ale nie nieprawdziwe jak chciał. Oczywiście wyrok sądu apelacyjnego w mojej ocenie będzie musiał albo oznaczać cofnięcie sprawy do ponownego rozpatrzenia, albo wykreślenie słowa niepotwierdzone. No bo wobec tego, że sąd nie pozwolił na weryfikację przy pomocy świadków tezy. O orientacji Jarosława Kaczyńskiego, no więc trudno mówić o tym, że one są potwierdzone bądź niepotwierdzone, skoro sąd w pierwszej instancji ograniczył, no zresztą umówmy się na wniosek powoda, moją zdolność dowodową. Ja uważam, że są to informacje ze wszech miar potwierdzone, zweryfikowane. Drodzy Państwo, jest rzadko, która informacja jest tak wieloźródłowa, wielowątkowa, krosowa. Tomku, gdybyśmy musieli chyba zamknąć się każdy w swoim kajecie i wypisać źródła, skąd wie, że Jarosław jest gejem. Ale ja, ja nie mogę, bo ja się jeszcze śmieję po tym, co ty powiedziałeś yy, odnośnie walki Jarosława Kaczyńskiego. Jeżeli. O członku, któremu nie uległ, no, naprawdę. To... Dobrze, już zostaw nie, już to, Tomku, zostaw członki Jarosława Kaczyńskiego. Te, które miał, te, których nie miał yy, i te, te, te o, o, o których mówi. Szanowni Państwo, w każdym razie Jarosław Kaczyński przede wszystkim nie pozywa nas na to, że nazywamy go szefem zorganizowanej grupy przestępczej. Za to, że nazywamy go szefem najbardziej złodziejskiej ekipy, która rządziła Polską w historii po 1989 roku. <laughs> Za to, że PiS jest partią prorosyjską realizującą rosyjską politykę, rosyjską rację stanu w polityce międzynarodowej. To są takie trzy takie z takich największych tych. No wreszcie... Za scenariusz, który przekazaliśmy i, i, i również pokazał go mecenas Roman Giertych, że to był spisek, jeżeli chodzi o wejście ewentualnie polskich, polskich wojsk, jak to Jarosław twierdził, że, że wojsk pokojowych, pokojowych na, na Ukrainę, wojsk pokojowych NATO na Ukrainę. To była de facto okupacja, okupacja Ukrainy, podzielenie stref wpływów i Kaczyński... Od... Tego się nie odnosi, do, do nas nawet słowa nie powie, i Giertycha też o to nie pozwał. A, a to, są, to, 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 są, to są rzeczy, które są niezwykle istotne dla niego. Powinien nie, to, 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 to właśnie to. kłamiemy. Ale to jest najciekawsze. Jarosław Kaczyński w ostatnich latach skierował dwa pozwy. To też jest ciekawe, bo pozwą na przykład Waldebara Kuczyńskiego, nestora polskiej polityki, pan Waldemar Kuczyński, publicystyki też. Bo od wielu lat, to jest człowiek ponad 80-letni, od wielu lat już jest po prostu tylko i wyłącznie komentatorem. Nad wyraz zresztą sprawnym intelektualnie, mimo wieku. Zazdrościmy chcielibyśmy w takim wieku wykazywać taką aktywność. Muszę to mieć, Janku, trzeba trenować. Jarosław no. tego nie robi, Jarosław no. tylko członka. No, no dobrze. I, I Kuczyński został pozwany, na razie w pierwszej instancji przegrał, nie wiem jak się bronił. Natomiast za tezę, którą on ar, artykułował bardzo e, delikatnie, a my ją artykułujemy wprost, czyli za odpowiedzialność Lecha Kaczyńskiego za katastrofę smoleńską. Więc nie pozwolą nas również za to, że Lech Kaczyński był... Odpowiedzialny za katastrofę smoleńską. I tu odsyłamy Mało tego. Razem z Jarosławem i razem z e, e, nieżyjącym już generałem Andrzejem Błosiekiem, i jeszcze paroma oficerami, którzy zawinili tutaj brakiem działań i e, brakiem sprzeciwu wobec działań te, wyżej wymienionej trójki. I przypomnijmy o co chodzi. Od 2008 roku. E, kiedy w sierpniu 2008 roku Lech Kaczyński leciał do Tbilisi i próbował zmusić bezprawnym rozkazem pilota Grzegorza kapitana statku powietrznego Grzegorza Pietruczuka, żeby poleciał do Tbilisi, a on nie zgodził się zmienić wcześniejszych ustaleń i wylądował tam, gdzie miał wylądować do Tbilisi Kaczyński pojechał samochodem. E, w efekcie tego rozpętano na pilota, e, pana Pietruczuka, gigantyczną nagonkę. Próbując go zaszczuć, politycy PiS pomawiali go o tchórzostwo. Bodajże, chyba najbardziej e, upokarzający taki. No, chyba naj, 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 najpoważniejszy zarzut, jaki można wy, wystosować do żołnierza, że jest chórzem, że stchórzył, tym bardziej, że tak naprawdę on się wykazał gigantyczną odwagą, e, mając kręgosłup moralny, prawdopodobnie ratując życie kilkudziesięciu osobom na pokładzie. No wiadomo, że sobie też, ale e, ważna okoliczność: drugim pilotem tamtego feralnego lotu był. Arkadiusz Protasik, czyli facet, który był pilotem kierującym, bo nie kapitanem lotu 10 kwietnia. On widział, co się działo i stąd jego był marny opór wobec błasika, który się mianował jako instruktor kapitanem lotu 10 kwietnia. To jest najważniejsza rzecz, którą ja mam na przykład żal do pana Macieja Laska i całej ekipy, że tego wątku nie, nie, nie ruszyła, mimo że go miała na talerzu. Tutaj musiały zadziałać za, za wnioski, znaczy takie przesłanki polityczne, żeby nie stawiać Lecha Kaczyńskiego jako odpowiedzialnego za katastrofę smoleńską. no bo skoro daliśmy mu grup na Wawelu, no to tak, no to jak, jakże tak teraz nam zrobić że to jest ten pan, który odpowiada za, te, za to, że on i 95 innych osób zginęło. No więc to jest też jedna rzecz, za którą Jarosław Kaczyński nas nie pozywa. Pozwał pana Waldemara Koczyńskiego. To też jest ciekawe. Pozwał za to samo Radosława Sikorskiego. I w tym Radosławie Sikorskim oni się posługują, uwaga, raportem Laska, gdzie nie ma słowa o e, odpowiedzialności Lecha Kaczyńskiego. Czyli ja opowiem, Uprzedzę argumenty, bo zaraz powiedzą, a kim wy jesteście, żeby was pozwolić, żeby zrobić? Z drugiej strony, to nasilenie działań przeciwko nam, służb specjalnych. Które no, miało błogosławieństwo Kaczyńskiego, bo to, to on robił, chciał, zbierał na nasz temat informacje. No, To wystarczy, wystarczy że te, te, te rzeczy będą ujawnione. My część tych rzeczy ujawniamy. To nasilenie świadczy o tym, że on naprawdę bardzo poważnie to traktował. I on tego, on tego nie robił. Chociażby nie pozwał nas o to, że my wyraźnie wskazujemy, kto może szantażować Jarosława Kaczyńskiego i czym. Mówimy choć chociażby o tym, dokładnie wskazujemy, co robił Macierewicz z teczką Buś i z innymi teczkami, z innymi materiałami, wskazujemy jak to, jak to wszystko funkcjonowało. Odpowiedzią na to były tylko tajne działania i próbowanie zrobić nam krzywdy nie w tej sprawie. Nie, nie, że próba, że my kłamiemy, pomawiamy, to jest nieprawda. Nie. Szukanie na nas haków, szukanie jakichś rzeczy, tworzenie ze mnie jakiegoś przestępcy vat no, ogląda, ogląda, oglądałem, oglądałem wczoraj program o, o, o Getback w, w w, w ie naprawdę. Nie to pamiętam, to, jest... to ja może to widzisz, a ja muszę teraz tłumaczyć, o co chodzi z aferą Getback. Otóż była sobie firma e, giełdowa, która zajmowała się handlem e, długami. E, czyli skupowała długi, żeby je później e, odzyskiwać. Skup długów polega mniej więcej na tym, że e, ktoś Wam wisi 100 zł, nie macie czasu się zajmować windykacją. Przepraszam. Więc e, sprzedajecie ten dług powiedzmy za. W zależności od tego, jaka jak jest ocena szans windykacji, za 50, 70, 80 zł dostajecie gotówkę i się nie zajmujecie tym windykacją. Ta firma, która kupuje go za określoną cenę, no, stara się wyciągnąć z tego nie tylko kwotę bazową długu, ale też odsetki. Ona się w tym specjalizuje, więc jej tam przepychanki sądowne z dłużnikiem są niestraszne. Problem z Getbackiem polegał na tym, że został użyty w pewnym momencie do wyczyszczenia złych długów w bankach, czyli banki dostały gotówkę. Getback tę gotówkę ściągnął z rynku. Pretensje są do Komisji Nadzoru Finansowego Pisowskiej, która nie reagowała na sygnały o tym, że Getback ma problemy. Drugim zarzutem jest to, że Celowo pozwolono upaść i wyrobiono ileś tam miliardów, przepraszam, poszkodowanych, ileś tysięcy poszkodowanych, którzy stracili ileś tam miliardów złotych, po to, żeby struktura zmartwychwstała, ale już. Z, z takimi już bez obciążeń w postaci konieczności zwracania pieniędzy tym, którzy zainwestowali w nią. I tutaj jest, bo sprzedaż obligacji, sprzedaż tego, krótko mówiąc, że byłaby to nawet coś lepszego niż klasyczna piramida, bo straty wynikłe z tego są prawie ponad trzy razy większe niż straty z Ambergo od klientów. Generalnie ludzie, którzy inwestowali w getback, mało kto ich żałuje, ponieważ to, no to... trzeba było mieć te kilka, dziesiąt, kilkaset tysięcy wolnych, więc z punktu widzenia PiSu. Klient orżnięty raczej nie, nie był wyborcą PIS-u, no bo wyborcy PIS nie dysponują takimi nadwyżkami, się nie, pę, nie pętają się. Znaleźli kozła ofiarnego pana, pana Osieckiego, między innymi dlatego, że pan, że pan Osiecki no był uczniem premiera Balcerowicza. I to i, I to i to tak to. Ustalono i Morawicki ustalił, to wychodziło również na, na poufnej rozmowie, że znaleziono Kozłownego. Dlatego wracamy do Kaczyńskiego, to, to, było, to, to była jego metoda. On bał się, nie, nie chciał e, pozywać. Pozywać nas i wielu innych osób yy, za to, co, co powinien zrobić. No, żeśmy Jeżeli, jeżeli, nie, znaczy, jeżeli przyjmiemy, szanowni tak. państwo, jeszcze raz, Jarosław Kaczyński uznał, że musi z nami rozstrzygnąć ze mną, yy, Tomek był w areszcie, kwestię tego, że go pomawiam o bycie gejem. Pomijam zabawność w sytuacji, jak można kogoś pomówić o bycie gejem to jest takie pytanie, czy można kogoś pomówić o bycie leworęcznym czy praworęcznym zostawmy, bo to jest, bo to jest, bo, to jest w, w kontekście pomijam już kwestię tego typu, że Jarosław Kaczyński jest samobójcą piarowskim i ten, ta sprawa będzie w wielu podręcznikach to jest tak jak, to jest ten to jest słynny efekt Streisand, jeszcze raz przypomnę, Barbara Streisand to jest e, znana piosenkarka Aktorka, która to jest efekt Streisand, pojawił się raptem 20 lat temu. Który. To była sprawa z 2003 roku, kiedy Barbara Streisand pozwała fotografa Kreta Adelmana o naruszenie prywatności za umieszczenie zdjęcia lotniczego jej domu w publicznie wystawionej kolekcji i zażądała za to 50 milionów dolarów odszkodowania. W efekcie po prostu zrobiła z tego zdjęcia, z tego fotografa i w ogóle ze swojego domu. Po prostu uzyskała efekt przeciwny od zamierzonego. I to samo się stało, dokładnie to samo się stało ze sprawą geja. Jarosław Kaczyński chciał mieć ciszę nad kwestią swojej orientacji seksualnej, chciał mieć wszystkich klientów zastraszonych. W efekcie, szanowni Państwo, podat po że samo jego nazwisko, samo to, że on występuje, to ty Janek będziesz zmrożony. Ty padniesz i skończysz na kolana, padniesz i albo nie wiem, położysz się, położysz się schowasz. To jest ten świat, to jest ten świat, to jest ten wirtualny świat. Tak. który on w sobie stworzył, który jemu stworzono, ten wirtualny świat, w którym wodzu jesteś wszechmocny. Moment, wie, wiecie państwo, on już myślał, że on jest na tym etapie Putita, bo no, u, u Putina, drodzy państwo, no, znaczy, to jest tak, że Putin nawet pomysł, że Putin kogoś by pozywał, to jest po prostu, Szanowni Państwo, to pozew od Putina wygląda w ten sposób, że dziennikarz sam, sam wyskakuje przez okno, przyjeżdżają tego no, i stwierdzają, że. na no... Urodziny no, no, zabilią Politkowską na prezent. Tak, tak, tak wygląda. Tak wyglądają, było, było, tak, tak, wyglądają tak, no. tak, tak wyglądają pozwy od Władimira mm -hmm. Władimowicza. Władim 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 Władim. tak. Więc Jarosław Kaczyński z jakiegoś powodu uważał, że jemu wytłumaczyli, że to będzie dobre. Ewentualnie, no. jeszcze jest wersja druga, no. wytłumaczono mu, że e, krótko mówiąc, to prze, albo inaczej, kiedy on wyszedł z tym pomysłem, nikomu nie starczyło odwagi do tego, aby powiedzieć mu e, w twarz, e, że to jest zły pomysł. Jak to, tak, wszystkim to myślał, że domknie sądy, że domknie już do tej pory sądy i ty będziesz miał problem. A, a jednak tutaj był poważny kłopot. A, czy ja powiem dopiero... tak, to nawet nawet domknięcie sądów i nawet wygranie przez niego tego procesu, gdyby nawet dostał to, co chciał, to potem będzie sąd apelacyjny, potem będzie. To to, to, samo jak to, tak, to, no, to jest samo jak członkami, tak podobnie zrobiono. To jest generalnie problem, że sama, sam sama kwestia pozwu powoduje to, że to jednak to jednak w roku 2021-2022 te media jednak nie zostały do końca podbite takim wyznacznikiem niezależności dziennikarskiej. Było to, kto się zdecydował relacjonować ten pozew. Tutaj znowu niestety szpila do panów Stefałenu, którzy e, już nie wspomnę o Polsacie, e, którzy nie zrobili tego. E, zrobiła relację Wirtualna Polska, zrobił po, po, zrobiła Gazeta Wyborcza, zrobiła onet zrobił chyba też. Fakt, Zrobił Fakt. Zrobił Fakt. E, nie, Onet nie zrobił. Zrobił na temat i właśnie onet nie zrobił. Nie zrobił Newsweek, zrobił bardzo ciekawa rzecz, bo zrobił Sekielski na swoim kanale Tomek Sekielski. Zresztą tak zabawnie wyszło, bo wtedy jakoś tak wychodziło z kontekstu, że on mnie ledwo kojarzy. Natomiast jak się okazało z późniejszego programu, gdzie u niego wystąpiłem, to jednak jesteśmy jakimiś tam, może niespecjalnie bliskimi, ale jednak kolegami. No. Jan patrz, minister Bondaryk w książce y, u, u redaktora Zielińskiego mówił, że mnie w ogóle nie zna. Rozumiem, profesjonalizm. Wiadomo. <grym> wiesz, tyle ludzi. Z, z, ztyloma, z, ztyloma, z, z tyloma ludźmi zakładał spółkę. Ja, w, 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 w pewnych okolicznościach nie będę znał nikogo. To jest, to jest jasne. Znaczy W Polsce będę mówił. Prawda, gdyby mi się przydarzyło, mam nadzieję, że już nie. nie. Nie znam języka, nie znam nikogo, koniec. To jest normalne. Także profesjonalnie... Y, panie ministrze, to jest normalne. Nie wam się o to, mimo tego, że to poszło w ciężkich dla mnie czasach w tej książce, wtedy, kiedy Żaryn, kiedy Żaryn mówił, że ja nie mam nic wspólnego ze służbami specjalnymi. <laughs> Ale to, Janek, zostawmy już to. dla mnie. Dobrze. E, w każdym razie e, wracamy do konkretnych rzeczy, za których nas nie pozwolą. Czyli nie pozwolą nas za to, że jest współsprawcą katastrofy smoleńskiej razem z bratem, nie pozwolą nas za to, że jest szefem zorganizowanej grupy przestępczej, za to, że dowodzi najbardziej złodziejską ekipą, za to zresztą, że używa służb specjalnych do niszczenia swoich przeciwników politycznych, za to, że bez żadnego trybu stworzył taki system, w którym wykorzystywał właśnie te służby, żeby robiły mu zawywiadownie gospodarcze. Za taki mechanizm dojeżdżania, dociskania ludzi. My wiemy o tym, że spora część akcji robionych przeciwko nam w ogóle nie, wyglądał, nie, nie wynikała z pragmatyki służb, bo w pewnym momencie, drodzy Państwo, szczególnie działania ABW i CBA, co niedługo wyjdzie, no bo ja na przykład zostałem poinformowany przez jednego z polityków dosyć znanych, że ja oczywiście akurat wiedziałem o tym wcześniej od Tomka na przykład, ale że jestem jedną z osób dość intensywnie inwigilowaną z kolei Hermesem. To jest taki brat przyrodny, tak, brat, 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 przy, brat, przyrodni, brat przyrodni Pegasusa. Hermesa, Emilia Kamińska w szczególności, bardzo tutaj, 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 tutaj. Hermesa używało centra, Hermesa używało centralne biuro antykorupcyjne. I Hermesa używało prokuratura krajowa. prokuratura. ABW ja używało Hermesa. Ale w każdym razie te dwie, te dwie instytucje, znaczy przez tych dwóch instytucji, przede wszystkim prokuratura nie miała prawa go używać. Dlatego oni w prokuraturze twierdzili, Kłamliwie ci ludzie związani z pisem i z Ziobrą, że to było urządzenie do białego wywiadu, czyli do zbierania informacji. Tymczasem jest. śledczy, Janku, nasz będzie śledczy. Pro... Tak, ale nie. Nie operacyjne. Ale, ale profes, profesor Adam Bodnar, minister sprawiedliwości, już powiedział, że no nie, że to nie była, nie była to tego, że była to narzędzie po prostu inwazji. Pozyskujące, po prostu inwigilujące, dekodujące tam, gdzie można, na przykład poszukiwania numerów IP. W moim wypadku szukano siatek troli. Nie wierzono w moje prawdziwe oświadczenie, że ja nie posiadałem i nigdy nie posiadałem troll kont, czyli nie podszywałem się nikim, nigdy. Nie... Oni myśleli po prostu, że są w stanie zdekodować bo naopowiadali po prostu jakiś bzdur. Wiecie Państwo, to jest tak, że, to jest tak, że każdy sądzi dla siebie. Czyli jak oni mają siatki troli do niszczenia ludzi, które się zadaniuje, gdzie na przykład siatki troli Macieja Wąsika były zadaniowane wprost materiałami z naszego Pegasusa. No skąd wiemy? No bo zapuściliśmy w Pegasusie takie rzeczy, które by ich zidentyfikowały po prostu. <gry> zostało wyrzucone i wyplute po prostu. <gry> jest... nie umieją siedzieć na informacjach, szanowni Państwo. Rzeczywiście ja mam coś takiego i chyba Janek też, to jest niestety i to się często, często mści, że nam jest szkoda wypuszczać informacje. My, my tak, tak jak no rzeczywiście... Rodzice. Ale, no tak, nie, no nie, no nie. To jest, Szkoda, to my, my to wiemy, a, a jednak w działalności dziennikarskiej należałoby, żeby te informacje upubliczniać, a u nich jest jeszcze inaczej. Oni nie sprawdzą, a już upubliczniają. Zobaczcie Państwo, jak, jakiej staranności dochowuje Janek przy sprawie y, pana Matkowskiego i, i, i tych pieniędzy z CBA. Już nie kwestia, kwestia staranności tylko. tylko, tylko też jest kwestia czasu. Ale obiecujemy, że opiszemy w końcu. To jest historia, w której jeden z biskupów został beneficjentem odszkodowania, które miało przyznać, miało przypaść jednemu ze współpracowników. Ale dlaczego ja o tym mówię, Janku, teraz? Bo nie. zobacz, była nie, bardzo ważna sprawa na komisji poruszona dotycząca problemu z wydaniem, 25 milionów na Pegasusa. I to się już opierało o Jarosława Kaczyńskiego. A w miarę degeneracji tego, tego, czego dokonał Jarosław Kaczyński, CBA mogło śmiało oferować ponad 100 milionów złotych jednemu z ludzi z nimi współpracujących, żeby Zakopać aferę, aferę sędziów, w których próbowano uwikłać sędziów Sądu Najwyższego. Tam nie było już problemów z, z ponad 100 milionami. Wcześniej jeszcze działały procedury. I to jest niezwykle ważne, i to, to ujawnimy, pokażemy Państwu. Jak następował rozkład tego państwa? Uważam, że Komisja Śledcza też o to powinna zapytać. No bo skoro był problem i tutaj rzeczywiście trzeba było wykorzystywać Fundusz Sprawiedliwości, czyli żeby Ziobrę, żeby. 20... Jeszcze raz, to powiedzmy sobie jeszcze, z czym tak. jest. Fundusz A tutaj można było ponad 100 milionów wydać spokojnie. Fundusz Sprawiedliwości. To jest fundusz, który, w którym był, były pieniądze. Początkowo jakiś tam odsetek, to potem już chyba praktycznie wszystkie te kary finansowe nakładane na ludzi skazywanych, które miały być przede wszystkim wydawane na pomoc ofiarom przestępstw. W drugiej kolejności też na pomoc przestępcom w resocjalizacji, żeby już nie wracali. Na drogę przestępstwa, żeby nie krzywdzili ludzi. Czyli, na przykład, że wychodzi taki człowiek, nie wiem, po 15-20 latach, nie ma żadnego życia, żeby się nim zająć, żeby to nie nastąpiło coś takiego, że on po prostu skrzywdzi kogoś, dlatego że jedyny świat, który zna i pamięta i rozumie, jest za kratami, on bardzo chce tam wrócić. I oprócz tego. Te pieniądze miałyby, miały służyć na, na szeroko rozumianą profilaktykę przestępczości. No. Tymczasem w tym, co zrobił z tego Jarosław Kaczyński, pozwalając na to Zbigniewowi Ziobrze, bo był moment, gdzie był znowu jego przełożonym jako wiceprebier i też nie reagował, a był przecież w tamtym czasie raport Najwyższej Izby Kontroli, który w sposób jednoznaczny wskazał, że Zbigniew Ziobro uczynił z Funduszu Sprawiedliwości Skarbonkę partyjną, która była, przesyłała pieniądze do mediów, na przykład. Wiecie Państwo, tu jest najbardziej haniebna rzecz. Tacy kolesi jak właśnie Rafał Ziemkiewicz. Paweł Lisicki, Piotr Semka, ludzie mający gęby pełne frazesów o uczciwości, o walce z układami, przyjęli pieniądze na fundacje, w których tam byli związanymi z do rzeczy. Fundacje, które płaciły im właśnie jakimi właśnie z tego Funduszu Sprawiedliwości na pomoc tego, za to tak naprawdę, żeby ich wspomóc finansowo. Tam była między innymi taka operacja, że założyli portal, na którym przetłumaczyli teksty. Krytykujące ograniczanie wolności słowa przez pryzmat poprawności politycznej, czyli żeby nie hejtować LGBT, czyli nie atakować, nie. No wiecie Państwo, ta granica, granica to... no, czy to Jarosław Kaczyński to akurat w sposób oczywisty szydzi. Ja zawsze jestem zwolennikiem tego, że wolność słowa powinna być jak najszersza. Ja nawet uważam, że niedobrym są zapisy e, e, kar karzące więzieniem za negację Holokaustu. Dlatego że no nie karzemy na przykład więzieniem za negację tego, kto wygrał bitwę spod grunwaldą. kto co robi Jarosław Kaczyński, to jest wprost z ideologii ale poczekaj, Tak, tak, ale, ale to i, 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 do, i za to może mieć szczerze, gdyby prokuratura. Biała jaja, to mogłaby mu pojechać. E... Bo za koncentracyjnych byli homoseksualiści ale... oznaczani osobnym znaczeniem. Ale spokojnie, gdyby... ale do tego nie potrzeba e, zapisów cenzorskich. Sens mojej wypowiedzi był taki, że ja akurat jestem za jak najszerszą wolnością słowa, depenalizacją nawet słynnego artykułu 212, e, który w Polsce Jarosław Kaczyński, kiedy bywał, był w opozycji, to ogłaszał konieczność jego zniesienia, a kiedy byli e, w, u władzy, to go pielęgnowali i rozszerzyli. Jak tylko mogli, żeby po prostu używać go jako bata na ludzi. Artykuł 212 to oznacza możliwość posłania kogoś do więzienia, ograniczenia wolności w hmm. za słowa. Głupie, podłe, ale jednak za słowa. W każdym razie e, e, w, e, oni brali te pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości i Jarosław Kaczyński nie reagował. To jest człowiek, który to absolutnie akceptował, ten cały, ten cały system. Oligarchizacji i pisy, pikizacji państwa. W książce, naprawdę w bardzo dobrej książce Bartłomieja Sienkiewicza z 2018 roku pojawiła się to, to było takie rozwinięcie od tezy o tym, że państwo teoretyczne, no, państwo teoretyczne czyli państwo, od które no, nie wypełnia swoich funkcji, ale przede wszystkim tam była teza, że jeżeli PIS wygra wybory w 2019 roku, to e, e, scali przez kolejne lata e, partię z aparatem państwowym. I e, kolejna władza, nie wiem, jak ta taka to, to, to się okazała profetyczna przepo przepowiednia, bo powiem Państwu, że my byliśmy optymistami i państwo nam za to dziękujecie, ale jak myśmy obejrzeli, jak się udało pis odsunąć od władzy, to powiem Państwu, że zaczęliśmy się drapać w głowę, że ten nasz, nasz optymist to, to nie do końca. Było blisko, był, Szanowni Państwo, tak. Nie do końca był taki uzasadniony, jak myśleliśmy. do my, doczeką, że wie tańczyli, mówiliśmy, tak. że tam już. Znaczy, myśleliśmy, że mamy większe. Myśleliśmy, tak. że mamy więcej. Zmieściliśmy się, ale myśleliśmy, że zapas był większy. Tak. E, na to i e, w... PiS scalił państwu to, to, że dziś tak trudno jest pewne rzeczy przeforsować, że tak trudno jest, mamy bardzo dobrego ministra sprawiedliwości, który jest bardzo kompetentny, ma wolę, ale jednak no, jest... Zbędowani dwa żony. No, tak, znaczy powiem tak, no, możemy oczywiście dyskutować, czy nie można byłoby mocniej tego, natomiast no, ewidentnie jest ten opór materii. Polegający tak. na tym, że ludzie kompletnie bez kompetencji, bez kręgosłupa moralnego. Wiecie Państwo, to jest najgorsze, że PiS wprowadził ludzi, Jarosław Kaczyński wprowadził w Polsce ludzi, którzy nawet, to nie tylko Kamiński z Wąsikiem, ale to było takie symboliczne, że Kamiński i Wąsik, ludzie, którzy. Byli chyba takimi wprost, no bo to byli kryminaliści, to byli ludzie, którzy, o których on wiedział, że oni są skazani. On tam gada, że to jest wyrok polityczny. Nieprawda. Nawet Kaczyński ma świadomość tego, że wyrok był za działania bezprawne, za działania tylko tak na tej ławie oskarżonych, na której zostali skazani Kamiński, Wąsik i dwóch funkcjonariuszy CBA, no to będę nadal nieułaskawionych. Eee... I, nie chcą pedofilami na przykład, może dlatego. No nie wiemy dlaczego. Szanowni Państwo, zostało skazanych czterech ludzi. Sąd apelacyjny zmniejszył im wyroki o rok więzienia i oni muszą skoń, odbyć wyrok po roku więzienia. Tam ci dwaj muszą, musieli po dwa lata ci dwaj to zostali łaskawieni. tutaj cały czas nie ma decyzji nie wiem dlaczego, oni tam mają jakieś tam odroczenie tego wyroku Dla nie może uwolnić wymiar sprawiedliwości bo go nie robi już teraz, już nie uwolni. wymiaru sprawiedliwości znaczy, powiem państwu tak, tam pewnie jak zwykle jest tam jakieś drugie dno to znaczy wiecie, jest jedno wielkie dno Janku bo tam jest jedno. sytuacja, nie, bo tam jest, bo to są ci dwaj ludzie drodzy państwo, ci dwaj dyrektorzy Którzy otrzymali premię od Kamińskiego i Wąsika, jak opowiadał agent Tomek, zostali zabrani. Wiecie, bo to jest taka piękna historia. Zostali zabrani przez swoje kierownictwo Centralnego Biura Antykorupcyjnego wtedy, Mariusz Kamiński. Tego został, wzięli takiego operacyjnego swojego najlepszego agenta, jak sami go tak przedstawiali wówczas. No, on dobry był, to trzeba mu przyznać. Pana Tomasza Kaczmarka, tak? I, I powierzyło takiemu człowiekowi, żeby wziął, zabrał ich na wycieczkę do Wiednia i sfinansował im wizytę w burdelu z pieniędzy operacyjnych. Szanowni Państwo, znaczy, sama ta historia, ja polecam też materiał o dege, dege, degeneratach z CBA. Sama ta historia z udziałem Dwóch funkcjonariuszy udziałem, bo to, wiecie Państwo, to jest tak, to jest pokazanie, to jest tak, zgnojenie morale pana agenta Tomasza Kaczmarka. Jeżeli on w tamtym czasie jeszcze wierzył w tą służbę, jeszcze wierzył w jakieś ideały, to nagle daje mu się pod hasłem, no wiecie Państwo, to prawie przypomina, nie wiem, zarządzanie, Naprawdę, wiecie, w sam Mafią, ja ale sam pomysł. I to jest mój burdel i, się się mój burdel, i tam sobie możesz. Ale tak, idź, albo to sam pomysł, że nagrodą dla funkcjonariuszy, którzy mają przestrzegać prawa, ma być e, wizyta e, w e, burdelu. Wiecie Państwo, e, są państwa. Ja Powiązany to również z tym, zwróć uwagę bezpośrednio z Komisją Pegasusa, to w jaki sposób mamy gwarancję, że takie dwa durnie, przepraszam, jak Kamiński i Wąsik, kierując do domów publicznych, które są szczególnie w takich miastach Nie, tak jak, jak Wiedeń, są zinfiltrowane przez różne służby specjalne, wysyłają swoich funkcjonariuszy no, na żer, żeby tam zostali w jakiś sposób Mówiąc takim językiem językiem służb klepnięci. No przecież to jak oni mogli również zadbać o to, żeby były begdory i żeby te informacje z, z Pegasusa nie trafiały do i innych państw. Rozumiecie państwo? To już chociażby to. I Kaczyński, będąc e, wicepremierem do spraw bezpieczeństwa, teraz nawet kiedy dowiaduje się o to że, to, że to mówi Tomasz Kaczmarek, nie reaguje. Nie reaguje. Rozumiecie państwo? Po prostu nie reaguje i dalej uważa, że oni są e, naprawdę ma, e, bardzo, bardzo e, wiarygodni i że to, co oni mówią, że nie było możliwości e, wycieku tych informacji z Pegazusa do obcych państw e, i on to bierze za dobrą monetę. Rozumiecie państwo? To Z tym to się wiąże. Także ta komisja Pegasusa rzeczywiście pokazała mnóstwo rzeczy i, i, i Zobaczcie, Kaczyński, Kaczyński na przykład nie pozwał również e, agenta Tomka, Tomasza Kaczmarka, za to, że ten człowiek już od długiego czasu mówi, Jarosław, bo to de facto Jarosław Kaczyński, poprzez Mariusza Kamińskiego i Wąsika, e, kazał mu śledzić członków pis na tych różnych wyjazdach, na tych wszystkich rzeczach. On, on mówi: Ja byłem takim pegazjonem osobowym, bo ja miałem to robić. I to było za wiedzą Kaczyńskiego. Kaczyński tego nie dementuje. Nie, nie, pozywa, nie pozywa go do sądu za coś, co, co, co powinno być tutaj naprawdę rzeczą niezwykle ważną dla niego. On tego nie robi. I to jest właśnie element tego, co, 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 to jest temat Janka, za co Jarosław Kaczyński nas nie pozywa do sądu. Jarosław Kaczyński absolutnie nie dementuje tego, że pewne działania ukierunkowane przeciwko tobie, przeciwko mnie, były niezwykle ważne, dlatego, bo my zajmowaliśmy się sprawą Busia, paczki 1, paczki 2. Czyli tymi sprawami nie chodzi o sensację dotyczącą orientacji Rosyba Kaczyńskiego, ale możliwości y, szantażowania go jako najważniejszej osoby w państwie. On tego nie robi. On tylko wdraża jakieś, jakieś postępo, postępowania, każe, każe nas, nas inwigilować, śledzić. Y, u mnie sprawdza kiedy urodził się mój pies Buś, kiedy od kiedy ja miałem tę wiedzę, że nazwałem mojego psa Buś, bo to tak jaka było, tak brzmiała, tak brzmiał kryptonim operacji mhm. wojskowych służb informacyjnych. Mhm. To była operacja, w której był inwigilowany Jarosław Kaczyński, ale nie tylko. I to była taka jedna z wielu operacji w tamtych czasach, która opisywała Jarosława Kaczyńskiego, jego środowisko to było środowisko, to już dosyć to już wtedy było. W to było środowisko, które już wówczas było, mimo że teoretycznie prawicowe, miało sporą nadreprezentację osób LGBT. O tym wspominała też pani prawnik Turczynowicz-Kieryło, która była szefową sztabu przez chwilę Andrzeja Dudy i wycofała się wedle naszych wiewiórek, dlatego że po prostu zrozumiała, że jest po prostu pod bezpośrednią, inwigilacją bardzo dużą. i e, Operacja Buś e, no, wedle słów nawet samego, no według naszych informacji zawierała do wody dokumentację zdjęciową z inwigilacji Piotra Polaszczyka, kapitana WSI i jego materiał e, e, filmowy, Janku, tak, i materiał tak, tak, romansu z Jarosławem Kaczyńskim. On sam twierdzi, że nie miał romansu z Jarosławem Kaczyńskim w publicznej wypowiedzi do dziennikarza, ale twierdzi, że znana jest muteczka Buś, która zawierała kompromitujące materiały Jarosława Kaczyńskiego. I zgadza się z inną naszą tezą, że informacjami, że teczkę przejął Mat Antoni Macierewicz po pracach Komisji Śledczej do spraw weryfikacji, znaczy nie Komisji Śledczej, tylko Komisji do spraw weryfikacji wojskowych służb informacyjnych. Były dwie komisje, jedna była komisją likwidacyjną, która po prostu likwidowała, ona przygotowała materiały, te materiały z Komisji Likwidacyjnej przekazano do Komisji Weryfikacyjnej, Komisja Weryfikacyjna, drodzy Państwo, Przekazała te materiały do. Czy komisja likwidacyjna do weryfikacyjna I komisja weryfikacyjna po prostu decydowała, którzy oficerowie zlikwidowanych wojskowych służb informacyjnych mogą zostać. No i oni chcieli dowiedzieć się, kiedy Tomek nazwał swojego psa Buś. A to jest ciekawa w ogóle historia, bo Buś było. Wszyscy uważali, że nazwano tak. To taka ciekawostka, jak to mówią. Że nazwano tą operację Búś, bo tak się nazywał kot Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast tu jest bardzo ciekawa historia. Otóż Búś to, to był bohater powieści, małżeństwo niedoskonałe Krystyny Nepomuckiej. I Búś to był bohater takiego romansu. On jest w tym w tej książce niedojrzałym, podłym facetem, z nadopiekuńczą matką. Prawdopodobnie kryptogejem, bardzo dobrze się to, szanowni państwo, czyta. Na koniec tego całego romansu wraca pod skrzydła rodziny. Po raz pierwszy drukowano to w Londynie w 1945 roku pod tytułem Romans z Busiem. W Polsce wyszło to w latach 60. na fali takiej odwilży, i właśnie miało ten tytuł Małżeństwo Niedoskonałe. I co jest ciekawe, my stawiamy taką hipotezę w naszej książce, jeszcze nie publikowanej, że dowcipni oficerowie WSI podsunęli Jarosławowi Koczyńskiemu nazwę Buś i, Na tak, i on nazwał tego swojego kota nieświadomy do, do tego, jak oni z niego kpią. Tak. Że tutaj, wiecie państwo, Wojskowe Służby Informacyjne to byli, jak widać, ludzie bardzo głęboko oczytani, czasami się śmiejący z własnych dowcipów. To nie byli, byli prymitywy... O... To nie była operacja Mengele, prawda? No to właśnie, to samo pomyślałem. Kiedy, Męgelem. wiecie państwo, biorą OK, wzięli chirurga, który był egomaniakiem, jak większość z tych ludzi, hamem człowiekiem, który się naprawdę źle zachowywał, i, i był skorumpowany, ale oni z niego zrobili zbrodniarza. Zresztą tam się posłuchali. I sędzia kiedyś sędzia Igor Tuleja napisał uzasadnienie do sprawy. On kiedyś, którąś tam instancję prowadził. Że w sposób, w jaki oni przesłuchiwali ludzi, to oni się zachowywali jak zbrodniarze z czasów stalinowskich. On to porównał do czasów stalinowskich. Dokładnie, mogę to potwierdzić. Tak, tak że było Na własnej skórze. Że, że było de facto torturowanie świadków podejrzanych, znaczy takich upokarzanie, bo to jest taki moment, w którym niektórzy ludzie mający własne zarzuty występują gdzieś tam jako. To jest takie po, 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 pojęcie w czy jest świadek, czy składa wyjaśnienia. Ale w każdym razie on tam dokładnie to opisał, w jaki sposób łamano ludzi. że na pierwszym mnie po ziemi brą na mnie ubranie, i później rzucają część tego ubrania, mówią słabe, tandeta. Ale, ale, to, jest, ale to, 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 to ale to, są ludzie, to są ludzie, jeszcze raz, którym Ziobro Kamiński dali możliwości funkcjonowania. Yy, oni chcieli zgnoić tego chirurga yy, Mirosław Gię. To był ten słynny człowiek, który. Yy, Wygrał potem z Jarosławem, ze Zbigniem ziobro procesy o to, bo ten powiedział, że jeszcze nikt nikt już nigdy przez tego pana nie będzie pozbawionym życia. Potem się okazało, że te wszystkie zarzuty o mordowanie pacjentów to było po prostu już z palca wyssane. On przegrał te procesy, musiał wykosztować się na bardzo poważne przeprosiny, które poszły. No bo on to poszło wtedy na gigantyczną skalę, więc poszły również przeprosiny chyba bodajże było przed TVE, przed wiadomościami. w TVP i przed wiadomościami w tvn -ie. Natomiast to pokazywało w ogóle ten rażący stopień po prostu bezprawia. Jeszcze raz. Degeneracji, Janku. Degeneracji. Nie, do, do władzy się dorwali ludzie. Wiecie Państwo, oni nie mogli zrozumieć, że my wiedząc, czym oni dysponują, postanowiliśmy i tak postawić im postawić im się. Nie tylko my, Janku, no A, dużo ludzi. Ale Bardzo tak, dużo. ale to jest, wiesz, no to, to umówmy się, że z tych, co się stawiali, my dysponowaliśmy stosunkowo najmniejszą ochroną, bo jednak kiedy jednak mówimy, no bezapelacyjnie najbardziej uderzonym człowiekiem był Donald Tusk i jego rodzina, ale również, no, umówmy się, mieli jednak gigantyczną ochronę w postaci jego stanowiska, jego wpływów. Jednak Tusk się, Tusk nie zdecydował. 15 października było inaczej, nic by nie pomogło. Po prostu byśmy byli wszyscy w więzieniu, a... A być może skończylibyśmy. No tak, znaczy Jarosław Kaczyński, umówmy się, my jeszcze raz mówimy, że Jarosław Kaczyński nie zrobił tutaj takiej pełnowartościowej zbrodniczej dyktatury. Stawiamy taką tezę. Co mają zarzuty, ci to nie mają zarzutów, wszyscy nie. wszyscy ci którzy mają dobrego pokazusa, złego pokazusa, wszyscy bylibyśmy, szanowni państwo, w więzieniu. Czy tam jest wszyscy ci, i którzy... byli wyrównani. Wszyscy byśmy mieli zarzuty jeszcze, jeszcze lepsze, i być może wygrał Udbąkiewicz ze swoim pomysłem kary śmierci. W każdym razie, no, jakby Polska opuściła Unię Europejską, to czemu nie? W każdym razie, Jarosław Kaczyński nie pozwolił nas za, to już podsumowując, rekapitulacja za nazywanie go szefem zorganizowanej grupy przestępczej. Za nazywanie go współsprawcą katastrofy smoleńskiej razem z bratem Lechem Kaczyńskim i generałem Andrzejem Błasikiem. Nie pozwolą nas też za to, że twierdzimy, iż e, używał Pegazusa do szpiegowania swoich przeciwników politycznych, że atakował e, tymże że Pegazusem celowo ludzi po przeciwnej stronie barykady, że zarządzał wręcz, e, myśli, naszym zdaniem, to zostanie udowodnione teraz przez komisję śledczą, że, był, że nie było żadnego wykorzystywania tego Pegasusa do walki z przestępczością. Było do Przestępstw. Wykorzystywanie PKZ do przestępstw, do nielegalnej inwigilacji, do szukania haków, do dowiadywania się cuknu i opozycja, aby ją zniszczyć. To takie pokrótce. Szanowni Państwo, historia bez cenzury w sprzedaży tylko do 20 marca, bo potem wchodzi kolejny numer, więc kto nie ma, to jeszcze polecam. W dobrych kioskach, w dobrych, ekipa, w dobrych empikach, tajemnice brytyjskich archiwów. W 2024 roku kończy się... Okres e, tajności dokumentów, natomiast my twierdzimy, że te dokumenty będą po raz kolejny przedłużone. Gejowski Militaryzm Plus to jest o Frederyku Wielkim. Ten twórca potęgi państwa pruskiego nie dość, że był gejem, to jeszcze nie lubił języka niemieckiego. I na końcu polecamy, szanowni państwo, jedyną w swoim rodzaju historię z widżetem. E, możemy powiedzieć, że to my odkryliśmy widżeta, ponieważ dziś tą kreskę zna każdy, ale widżet. To ty, Janek, to ty... No, trzeba być kiedy, kiedy, kiedy zaczynał u nas, jeszcze nie był tak znany, w każdym razie polecamy historia z widżetem e, na ostatniej stronie zawsze jest, szanowni państwo, historia bez cenzury. No dobra, Tom Kutab. Panie Jarosławie, panno Zosiu po 17. No, sam pan wywoła, wywołał ten temat i, i ta pana banda Durniów, naprawdę Banda Durniów y, i mówi, która używa argumentacji, że pan jest politycznym wielorybem. Nie wolno wzywać politycznego wieloryba. Panie Kaczyński, ja wiem, żeby, ja nie wiem jak, jak pan, ale chyba też. I ta reszta tych, tej, tej, tej bandy idiotów, to, to ludzie, którzy no, naprawdę nic nie czytali, nic nie umieją. To oni tylko pyski tam na komisji, tak jak tych, tych różni tam ci, ci wszyscy, czterech pana obrońców już i niektórzy nawet bardzo mocno pobudzeni, co już tutaj, pachowcy mówią, że, że jakoś dziwnie pobudzeni. Ja pan, spróbujcie przeczytać taką książkę Hermana Medwila Moby Dick albo Wieloryp, czyli Moby Dick o Moby I niech pan zrozumie, co to znaczy. A komisja śledcza naprawdę nie ma małej łódeczki, która jednak i. Nie poluje nie poluje z jednym harpunem na wielkie zwierzę. No? I niech pan zrozumie to, i to, to oni pan to, to krzywdy robią. Poczytajcie. Poczytajcie, rzeczywiście to jest uborzanie wieloryba. Ale tutaj jest jeszcze jedna rzecz, którą panu niewątpliwie e, zrobiono naprawdę nieźwiadomą przysługę, bo to jest. Janka, Janka rzeczywiście dowcipał, ja się pod tym podpisuje i, i ze śmiechu, że wie Pan, to, to, co Pan zrobił na komisji, to jest pierwszy członek, który Panu zrobił krzywdę, chociaż ja mówię, że nie pierwszy. Tylko tak. To co... Państwu, do, do zobaczenia.